To jest właśnie CoinBinet! CoinBinet Twoja giełda kryptowalut. Witam Was serdecznie już w 21 odcinku to tam sieci. Na samym początku chciałam serdecznie podziękować, że jesteście z nami przez te kilka miesięcy, właśnie dzisiaj nam wybiło 10 tysięcy subskrybentów. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, to pod tym wideo przycisk taki subskrybuj, polecam go wcisnąć, a obok jeszcze zaznaczyć taki dzwoneczek, dzięki czemu będziesz informowany, informowana na bieżąco o nowych wideo, które się pojawią na naszym kanale. A teraz już, żeby nie przeciągając, zapraszam do 21 odcinka. Zaczynamy! Na samym początku nie możemy zapomnieć o święcie Bitcoina, ponieważ to 3 stycznia e, wybiło dziewięciolecie naszego poczciwego, starego Bitcoina, który przez wiele lat był niedoceniany i tak naprawdę od zaledwie 3 lat popularność jego wzrasta. Ostatnio można powiedzieć, że nawet lawinowo. A jako ciekawostkę to powiem, że nagroda za pierwszy wydobyty blok to było aż 50%. Bitcoinów. A czy wśród was jest może ktoś, kto trzyma Bitcoina od samego początku, może to być zarania dziejów, jeżeli tak, to napiszcie, może nie swojego konta, żeby nie zostać porwanym, ponieważ może będą myśleli, że macie mnóstwo tych Bitcoinów, ale o porwaniu o tym to troszeczkę później pogadamy. A teraz temat wracający jak bumerang, czyli problemy z polskimi bankami, które coraz częściej wypowiadają umowy Firmom, które zajmują się kryptowalutami, i mieliśmy takie trzy banki, które jeszcze do jakiegoś czasu wydawały się bankami przyjaznymi kryptowalutom. Jednak z tej listy musimy usunąć Bośbank, czyli Bank Ochrony Środowiska, który właśnie przedstawił swoje stanowisko dotyczące kryptowalut. Szanowni Państwo, w ostatnim okresie obserwuje się znaczący wzrost obrotów tzw. walutą wirtualną, jak np. Bitcoin, Litecoin, Ether, Percoin, Dogecoin oraz inne waluty wirtualne. Bank Ochrony Środowiska zwraca uwagę, że rynek walut wirtualnych nie jest uregulowany, co oznacza, że podmioty dokonujące obrotu tego typu walutą nie są objęte nadzorem komisji, nadzoru finansowego, a środki pieniężne gromadzone przez tego typu podmioty nie są również objęte gwarancjami bankowego, funduszu gwarancyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że waluty wirtualne stanowią de facto cyfrową reprezentację, prezentację wartości, nie reprezentowaną przez bank centralny, ani organ publiczny, niejednokrotnie powiązaną z walutą określonego rodzaju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu, tym samym narażone jak każde inne dane elektroniczne na cyberataki dokonywane przez hakerów komputerowych, co skutkować może np. utratą tych zapisów elektronicznych. W związku z powyższym bank ochrony środowiska przestrzega klientów przed inwestowaniem środków pieniężnych tego typu walutę. Warto zaznaczyć, że KNF oraz NBP wyst Wspólne stanowisko ostrzegające potencjalnych użytkowników przed ryzykiem związanym z wirtualnymi walutami. Czytając dalej, w przedmiotowym dokumencie wymienia się przykładowe rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w tzw. kryptowaluty, czyli m.in. ryzyko związane z możliwością oszustwa, piramidy finansowe i ryzyko związane z dużą zmianą ceny. KNF oraz NBP uruchomiły portal internetowy szczegółowo informujący o ryzykach związanych z inwestowaniem środków pieniężnych, waluty wirtualne oraz możliwości ich utraty. Więcej znajdziecie na www.uważajnakryptowaluty.pl Podsumowując jedno Jednocześnie informujemy, iż uwzględniając ryzyka związane z obrotem kryptowalutą, bank w trosce o bezpieczeństwo klientów i bezpieczeństwo obrotu od dnia 1 stycznia 2018 roku nie otwiera rachunków bankowych dla podmiotów prowadzących działalność umożliwiającą obrót kryptowalutami. Wśród tej listy kryptowalut, które były wymienione na stronie bądź banku, brakuje mi pewnego coina, a mianowicie Dubiel Coina. Dubiel Coinami. Czym? Dubiel Coinami. Tak. Wychodzi na to, że akcja. Uważaj na kryptowaluty, dalej stara się być rozprzestrzeniana, jednak z jakim skutkiem? No na pewno społeczność kryptowalut, która rozrasta się, powiększa się z dnia na dzień, nie pozwoli na to, a Boś Bank chyba nie może się doczekać, jak będzie wyłapywał same jedynki na swoim fanpage'u na Facebooku. Teraz pytanie tylko, czy to dotyczy rachunków, które miały być założone od 1 stycznia, czy rachunki, które już do tej pory są prowadzone, e, również mogą być zagrożone. Jeżeli tak, to tutaj pod znakiem zapytania stawiamy dwie giełdy, a mianowicie Końbi i Yahoo Coins, ponieważ e, one korzystają właśnie z usług BośBanku, jak również jeszcze inne giełdy kryptowalut również mają usługi wykupione w Bosie, ale zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądać. Podejrzewam, że jakieś dodatkowe stanowiska i informacje właśnie może od tych giełd będą napływać do sieci w najbliższych dniach. Uważam, że jest to chore, ponieważ no bank poniekąd chce walczyć z tymi kryptowalutami. Jest to oczywiście spowodowane tym, że mają coraz mniejszą ilość klientów, którzy chcą założyć lokaty. No bo po co zakładać lokaty, jeżeli można te pieniądze przerzucić na giełdę kryptowalut, gdzie zyski nie są liczone w jednym, 1-2%, tylko w 100-200-300%. Jeżeli ktoś ma szczęście, to nawet może być milionerem w ciągu tygodnia. No ale może to też jest właśnie to jeden z powodów, dlaczego to robią. Na pewno mowa o tym, że chcą walczyć z dofinansowaniem terroryzmu. No nie ukrywajmy, że terroryzm nie jest od dziś, a dobrze o tym wiemy, że większość broni i innych rzeczy jest dalej zakupowana po prostu e, z waliz walizkami wypchanymi dolarami. I wiadomo również, że żeby najpierw przelać te bitcoiny, to trzeba kupić te bitcoiny, więc ślad po tym zostaje. Więc to jest dla mnie zastanawiające, jaki głupi, Argument po prostu ma Komisję Nadzoru Finansowego, jak i inne banki, nawet chociażby centralne. Ale a propos właśnie banków centralnych, to tutaj jest kolejna informacja, a mianowicie Bank Centralny Wielkiej Brytanii postanowił stworzyć swoją kryptowalutę. Celem jest zmniejszenie roli banków komercyjnych, czyli banków wysokiego ryzyka. Klienci dzięki temu mogliby być obsługiwani bezpośrednio przez Bank Anglii, czyli ten bank centralny. Kryptowaluta ta byłaby powiązana oczywiście z. Funtem Sterlinga, więc celem nie jest eliminacja obecnej waluty narodowej. Można powiedzieć, że to będzie taki funt teterowy. Prace nad kryptowalutą w Wielkiej Brytanii trwają już od 2015 roku i pierwsze prototypy tych kryptowalut można było znaleźć w sieci pod nazwą RS Coin. Ciekawe, on to będzie miało nazwę, może GB Coin albo Bitcoin. Brexit coin? No nie wiadomo, ale na pewno są tego plusy i minusy. Minusem przede wszystkim jest to, że to banki centralne e, chcą mieć tą pieczę nad wszystkimi funduszami e, swoich rodaków, dzięki czemu kontrola będzie o wiele lepsza. No i podatki automatycznie będą większe odprowadzane. Nie będzie takiej możliwości tak zwanego czarnego rynku. E, z Kolej z drugiej strony, może i dobrze, że te banki komercyjne dostaną trochę po tyłku, tak zwanym, ponieważ no, to, co się dzieje obecnie, no, to jest po prostu dramat. Dramat za prowadzenie jakiegokolwiek głupiego rachunku, dramat z tym, że jesteśmy nadzorowani na każdym kroku, dramat, że nie możemy zrobić normalnego przelewu o każdej porze jak chcemy, pomimo to, że mamy XXI wiek, dramat, że ekspresowy przelew czasami trzeba płacić e, po 30 zł. Więc no może czas skończyć te dramaty i zaakceptować, że będziemy mieć kryptowaluty a banki komercyjne po prostu umrą śmiercią naturalną. W zamian za zwiększoną kontrolę ze strony banków centralnych. Ostatnia cena Bitcoina waha się między 13 a 15 tysiącami dolarów. Przez co wiele osób uważa, że jesteśmy już po pęknięciu banki i Bitcoin już tak naprawdę nie będzie miał więcej siły, by podbijać kolejne nowe ATH, jednak wiele osób jest takich, które czekają i myślą, że naprawdę ten Bitcoin urośnie. A dlaczego miałby urosnąć? To między innymi dlatego, że to w tym roku dopiero będziemy mieć naprawdę kulminację wdrożenia wielu flagowych projektów do sieci Bitcoina, dzięki czemu w końcu Bitcoin stanie się. Użyteczną kryptowalutą. Posłuchajmy. Pod wieloma względami rok 2017 był najlepszym rokiem bitcoina. Najwyraźniej zmożona adopcja spowodowała, że Cena bitcoina z poziomu 1000 dolarów wzrosła aż do 20 tysięcy, ale z technologicznego punktu widzenia sprawy dopiero zaczynają się. W 2018 roku zapowiada się rokiem, w którym wiele oczekiwanych projektów zostanie wprowadzonych lub zaadoptowanych. Pierwszy, a jeden z najważniejszych projektów, czyli Segregated Witness, czyli Segwit, który był jednym z największych, jak i nie największym rozszerzeniem protokołu bitcoina, który został aktywowany w sierpniu 2017 roku. Jednak przyjęcie aktualnienia rozpoczęło się stosunkowo powoli, podczas gdy niektóre portfele i usługi wykorzystują dodatkową przestrzeń, Rokową przez Segwit, wiele innych jeszcze tego nie zrobiło. Oznacza to, że chociaż Bitcoin jest technicznie zdolny do obsługi transakcji o wartości od 2 do 4 MB, to jednak tak się nie dzieje. Ta zmiana ma nastąpić natomiast w 2018 roku. Po pierwsze, interfejs portfela Bitcoin Core pozwoli użytkownikom adoptować i wysyłać transakcje Segwit. Bitcoin Core 016 jest zaplanowany na maj 2018. Jedną z najważniejszych informacji spekulacyjnych dotyczących właśnie Segwitu jest to, że. Coinbase planuje również uaktualnić swoje portfele do SEGWITA w 2018 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie na pewno wprowadzenie do mainnetu Lightning Network, na który wiele osób czeka, czyli dzięki któremu na pewno transakcje o niskiej wartości nie będą zapychały już tej sieci. Christian Decker, deweloper Lightning Network, powiedział, że udało im się rozwiązać główne problemy techniczne i mają stosunkowo dobry pomysł, w jaki sposób poprawić obecny system. Ostatnią przeszkodą, o której warto wspomnieć, jest topologia sieci. Ich chcieliby, aby tworzenie tej sieci było jak najbardziej zdecentralizowane. Trzeba również dodać, że niektóre giełdy i portfele już pracują nad wprowadzeniem Lightning Network na Bitcoinie do swoich platform. Kolejne ciekawe projekty to TumbleBit i Zerolink. Często się mówi, że transakcje za pośrednictwem Bitcoina są anonimowe, jednak wiemy, że tak do końca nie jest. Wszystkie transakcje są uwzględnione w publicznym blockchainie i każdy ma do tego wgląd. Oczywiście Obecnie są dostępne rozwiązania zwiększające prywatność, takie jak miksery bitcoinowe. Jednak one mają wiele wad, często wymagają zaufanych stron albo mają wycieki prywatności. Sytuacja ta ma ulec zmianie w tym roku. Dwa najbardziej obiecujące projekty w tej dziedzinie, czyli Tumblebit i ZeroLink, zbliżają się do wdrożenia do mainnetu. Tumblebit został po raz pierwszy zaproponowany w 2016 roku przez grupę naukowców pod kierownicą Etana Heilmana. Jest to w zasadzie protokół do mieszania coinów, który wykorzystuje kanał do tworzenia Kanałów płatności od wszystkich użytkowników. Do wszystkich uczestników jednej sesji miksowania. Co ważne, Tumblebeat wykorzystuje sprytne sztuczki kryptograficzne, aby zapewnić, że Tumblr nie może ustanowić połączenia między użytkownikami. Początkowa implementacja protokołu Tumblebeat została zakodowana przez dewelopera Nikosa Doriera na początku 2017 roku, a platforma Stratis ogłosiła, że zaimplementuje tą technologię w nadchodzącym portfelu Breeze, który również obsługuje Bitcoina do końca marca 2018 roku. Dodatkowo, jako ciekawostka, można powiedzieć, że Stratis wypuścił integrację TumbleBita w tym portfelu w wersji beta już w 2017 roku. Kolejnymi ciekawymi implementacjami będą m.in. Sidechains, RSK, jak i Drivechain, o których niedługo będziecie mogli przeczytać na naszej stronie internetowej. Jeżeli mówiliśmy, jakie zmiany nastąpią w sieci Bitcoin w 2018 roku, to nie możemy zapomnieć o następnym haśle, równie ważnym, czyli inwestowaniu. A jeżeli chodzi o inwestowanie w Bitcoina, to wiemy i zauważyliśmy już, że co jakiś czas pojawiają się tu jakieś sławne nazwiska, które kiedyś zainwestowały w bitcoina. Nie wiadomo do końca, ile tych bitcoinów teraz mają, ale wiemy, że na pewno mają ich dużo. A jeżeli chodzi o nową osobę, to mowa o Peterze Andreasie Thielu, czyli amerykańskim przedsiębiorcy pochodzenia niemieckiego, który obecnie jest menedżerem swojego funduszu hedgingowego i inwestorem w Venture Capital. Jeżeli chodzi o niego, to wraz z Elonem Muskiem i Maxem Lewczajnem założyli Paypal i był jego CEO. Obecnie z prezesem Clarium Capital, czyli swojego funduszu hedgingowego, mającego około 700 miliardów dolarów w aktywach. Jeżeli chodzi o jego zasoby finansowe, to tylko krótko można powiedzieć, że obecnie znajdują się w rankingu Forbes 400, a jego majątek jest wyceniony na takie tam 1,7 miliarda dolarów. Tyle ma bardzo dobre wyczucie do inwestowania w schodzące w spółki. Między innymi inwestował w Airbnb, SpaceX czy Facebooka w momencie, kiedy znajdowały się w właśnie początkowej fazie rozwoju. Oprócz tego, Tiel aż od 2012 roku po cichu kupował bitcoiny. Jaką ilość tych bitcoinów ma, nikt nie wie, a sam się do tego nie przyznał. Jednakże podczas ostatniej konferencji w Arabii Saudyjskiej, która odbyła się w październiku 2017 roku, Tiel powiedział, że o ile sceptycznie chodzi do większości kryptowalut, to jest zdanie, że większość ludzi nie docenia bitcoina. Najpewniej dlatego, że zdaje się pełnić rolę alternatywy lub zamiennika dla standardowego pieniądza. Jeżeli jednak stanie się on cybernetycznym odpowiednikiem złota, wtedy wróży mu ogromny potencjał. Oprócz tej pozytywnej informacji, że takie grube ryby, czyli bardzo znane osoby w świecie biznesu, e, inwestują w bitcoina, to jednak. To niepokojącą rzeczą jest to, że oni już inwestowali w tego Bitcoina jakiś czas temu. To też daje nam takie żółte światło i trochę do myślenia powinno nam dawać, że czy to nie będzie niedługo ten czas, kiedy będą się kaszować, żeby przerzucić swoje fundusze do? nowego projektu, do czegoś, co teraz znowu jest nieznane, jak kiedyś bitcoin nie był znany, ponieważ świat idzie dalej, więc e, na pewno pojawi się kolejna nowa technologia, która będzie miała też szansę takich ogromnych e, wzrostów, jakie są e, obecnie na bitcoinie. Czy to miała być sztuczna inteligencja? Na pewno przejmować się do końca też tym nie trzeba. E, ponieważ to w ten rok będzie naprawdę kluczowym rokiem nie tylko w świecie powiedzmy w obrębie Bitcoina, jak i w obrębie wielu innych altcoinów, w których to będziemy właśnie finalizować te ich roadmapy i będą pokazywać swój gotowy produkt. To też będzie dobre i złe, ponieważ wiemy, że kupuje się na informacje, sprzedaje na fakcie. I wiele projektów może okazać się niewypałem przez to e, kupując daną kryptowalutę za późno, będziemy mogli e, liczyć się ze stratami. Jednak e, z drugiej strony może się okazać, że pojawi się nowe grono inwestorów, które będą chciały już w gotowe projekty, rozwiązania inwestować e, swój kapitał i to spowoduje jeszcze większy rozrost rynku i całego e, market capu. I kolejną taką kryptowalutą, która w tym roku również będzie pokazywała swój efekt finalny prac, e, które robiła przez szereg lat, jest Ethereum. I nie bez przyczyny cena Ethereum z 400 dolarów wzrosła dzisiaj prawie, że do tysiąca. Jak możemy przeczytać na blogu Ethereum, Ethereum bardzo szybko rodzą się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wolumen transakcji wzrósł ponad dwukrotnie, przewyższając około 10 transakcji na sekundę. Liczba nowych kont tworzonych dziennie przekroczyła 100 tysięcy, a liczba węzłów wzrosła pomimo rosnących wymagań systemowych. Ponieważ uwaga i zainteresowanie przestrzenią blockchain wciąż osiąga nowe maksima, wkraczamy w nową fazę rozwoju branży, faza, w której w końcu przychodzimy od eksperymentu i testów do prawdziwych, żywych aplikacji. Została Przedstawiona lista rzeczy, które zostały już wykonane i zostaną w najbliższym czasie zrobione i wprowadzone do mainnetu. Z ciekawszych wdrożeń i przejści z testnetu do mainnetu to m.in. projekt Casper, w którym został sfinalizowane różne uproszczenia algorytmów, w tym redukcja do jednego typu wiadomości. Zaktualizowano również odpowiedzialny dowód bezpieczeństwa w Izabel. Trwa również rozwój light Klienta, który można już obecnie przetestować w testnecie. Kolejną ważną aktualizacją było ulepszenie edytora Solidity, ogólna poprawa interfejsu, nowy moduł analizy strategicznej i sposób rejestrowania transakcji. Kolejną bardzo ważną informacją dla programistów jest to, że zakończyły się migracje repozytoriów dla większości bibliotek Pythona do GitHub, Foundation, Ethereum. Wiele z tych bibliotek zostało zmienionych w procesie w celu dostosowania do jednej konwencji nazewnictwa, więc jeżeli używasz którejkolwiek z poniższych bibliotek, powinieneś zaktualizować swoje zależności. Ponadto większość narzędzi Pythona będzie teraz wyświetlać ostrzeżenia o przestarzałości po uruchomieniu przy Python 2. Obsługa Pythona 2 zostanie usunięta w pierwszym kwartale 2021 18 roku i zaktualizuje to do pythona 3. Dlatego pamiętaj, by zaktualizować narzędzia do pythona 3, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Kolejnymi ważnymi rzeczami są m.in. poprawki synchronizacji sieci Robsten, naprawiono wiele problemów związanych z wielowątkowością, interfejs wiersza poleceń został przerobiony i ulepszony. Więcej informacji na temat aktualizacji w czwartym kwartale 2017 roku znajdziecie na stronie ethereum.org. link do tej strony znajdziecie również pod naszym wideo. Lista tych wszystkich rzeczy, które ma być jeszcze wykonana, jeżeli chodzi o sieć Ethereum, jest dosyć duża, dlatego można też pomyśleć o tym, czy to nie jest naprawdę dobra alternatywa w zamian za Bitcoina. A jeżeli mówimy jeszcze o Ethereum, to nie możemy zapomnieć, że ostatnio musiała ona ustąpić drugiego miejsca kryptowalucie Ripple która wzrosła w ciągu tego roku aż o 36 tysięcy procent. Południowo-koreański rynek kryptowalut odpowiada za stosunkowo niewielki procent światowych transakcji bitcoina, ale mimo to odegrał kluczową rolę w kapitalizacji rynkowej Ripple z 40 do 88 miliardów dolarów. Ripple był jednym z najbardziej funkcjonujących kryptowalut w 2017 roku, a jego wartość wzrosła aż o 360 razy. Dokładnie rok temu, 1 stycznia 2017 roku, pojedynczy Ripple sprzedawany był za zaledwie 60 centa. Obecnie pojedynczy token kosztuje 2,29 dolara, a na koreańskich w aż ponad 4. W ciągu ostatniego tygodnia Ripple wyprzedził Ethereum, by stać się drugą co do wielkości kryptowalutą na światowym rynku, stając się pierwszym altcoinem, który osiągnął wycenę rynkową o wartości 100 miliardów dolarów. Wielu inwestorów, zwłaszcza w Ethereum i posiadaczy bitcoinów, zostało zaskoczonych nagłym wzrostem Ripple. Analitycy przypisują ostatnie zwiększenie wartości Ripple do tworzenia strategicznych partnerstw między SBA, Ripple Asia i bankami w Korei Południowej, jak podaje Forbes. Jednak nowo partnerowane banki zaczną przetwarzać płatności tylko w sieci Ripple do końca. 1 kwartału 2018 roku. To doprowadziło do niektórych pytań, czy te partnerstwa są prawdziwym powodem niesamowitego wzrostu Ripple. Jednym z takich sceptyków jest Ryan Selkis, przedsiębiorca, rezydent w ConsenSys. Stwierdzenie, że żadne banki nie używają sieci Ripple do przetwarzania płatności, nie jest całkowicie prawdą, ponieważ w 2017 roku szwedzki bank SEB uregulował około 180 milionów dolarów w sieci Ripple Blockchain, wysyłając płatności transgraniczne w imieniu klientów biznesowych. Bank w Tajlandii i Japonii przetwarzają transakcje niemal natychmiastowych, czasach, przez wiele miesięcy właśnie z wykorzystaniem usługi Ripple. Prawda jest jednak taka, że żadne z tych banków nie używają codziennie tej sieci, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Tony Liu, założyciel i dyrektor generalny południowo-koreańskiej giełdy kryptowalut Corbit powiedział New York Timesowi, że rynek południowo-koreański jest silnie napędzany przez FOMO. W ciągu ostatniego tygodnia rynek południowo-koreański i jego największe giełdy kryptowalutowe, w tym Bithump, Coin CoinOne i Corbit stanowiły ponad... Połowę dziennego wolumenu transakcji Ripple o wartości aż 4,5 miliarda dolarów. Dodatkowo coraz częściej się mówi, że Ripple jest centralizowaną kryptowalutą. I to trzeba pamiętać. Przedsiębiorstwo Ripple jest w posiadaniu prawie 61,3 miliarda tokenów Ripple, z których 55 miliardów znajduje się w depozycie, czyli w escrow. Biorąc to pod uwagę, że na rynek wypuszczono jedynie 38,7 miliarda wszystkich monet, wiadomo, że ta kryptowaluta nie jest w ogóle zdecentralizowana. Jak na przykład Bitcoin albo Litecoin. I tutaj pojawia się pytanie, czy warto inwestować w kryptowalutę, która nie jest zdecentralizowana. No, muszę jeszcze dodać oczywiście, że jeżeli chodzi o escrow, to jest na tyle on zabezpieczony, ten cały fundusz, że nie można zbyt dużo tych Ripple jedn za jednym razem uwolnić. Jednakże ilość posiadanych Ripple przez właścicieli Ripple jest na tyle duża, że mogą oni bezpiecznie manipulować rynkiem. I teraz jest Kolejne pytanie, kiedy wpadną na pomysł, by się skeszować? I na pewno to wszyscy odczują. Jeżeli chodzi o sam projekt, nie jest on zbytnio rewolucyjny. Oczywiście, kooperacje z bankami dają argumenty do inwestowania w nią, ponieważ bank daje nam gwarancję. Jednak, jeżeli zajmujemy się tymi kryptowalutami, to no, wychodzimy naprzeciw bankom. Więc, czy warto inwestować w Coś, co inwestują banki, jeżeli my jesteśmy przeciwko bankom, to tak jakby pomagać bankom i dać zarobić tym bankom. Więc po co inwestować w kryptowaluty? Załóżmy lokatę. To jest moje zdanie, oczywiście. Jeżeli chodzi o sam projekt, to wzrosty i spekulacja, jaka jest obecnie, nie przeszkadza nikomu do tego, żeby zarobić. Jednak, jeżeli chodzi o projekt długoterminowy, o projekt, który ma coś, Zmienić w tym świecie, to zdecydowanie jestem na nie i uważam, że on nic dobrego nie zrobi. Na pewno też jest ciekawostką taką, że Ripple, bo powiedzmy taki projekt pierwszej fazy e, Ripple e, powstał już w 2005 roku, czyli grubo przed tym, kiedy powstał Bitcoin. Więc to nie jest jakiś nowy, wymyślony projekt. Jednakże, yy, no mamy tutaj do czynienia z kooperacją z bankami. A jeżeli mówimy o decentralizacji i o jakiejś tam anonimowości, to nie możemy zapomnieć, że istnieje taka kryptowaluta jak Verge. Meet Verge Currency, the only untraceable cryptocurrency. Focus on everyday use. O której było jakiś czas temu bardzo głośno ze względu na MAGAFiego i cenę, jaka potem była. A Mianowicie osiągnięcie ponad 1000 satoshi za jedną sztukę, gdzie można było to jeszcze jakiś czas temu kupić po 30 satoshi, więc naprawdę bardzo można było dużo zarobić. Ale wracając do tematu samego Verge'a, już nie mówiąc o jej cenie, to pojawiła się bardzo zła informacja. Prywatne monety mają być prywatne i to ich jest racja bytu. Bez tej funkcjonalności są niebezpieczne dla tych, którzy polegają na nich anonimowości. Verge to jedna z najbardziej znanych monet prywatnych na rynku, ale może się stać, ona sławna z niewłaściwych powodów. Nowa strona internetowa podaje listę adresów IP powiązanych z setkami transakcji Verge'a, powodując, że Verge traci swoją anonimowość. Strona zawiera obecnie listę transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem portfela Verge Core, ale wkrótce również zostanie. Dodany portfel Electrum XVG. Istnieje również możliwość określenia transakcji, które przeszły przez adres tej listy. Verge słynie z posiadania dużej liczby monet, w posiadaniu ludzi, tak zwanych wielorybów. Jeden z tych wielorybów spędził przytulny weekend z Johnem McAfee, zanim poprzedni potentat oprogramowania wychwalił XVG, czyli Verge'a, ale para później przekreśliła zarzuty, że McAfee chciał podobno milion Verge'a, by podbić cenę monety. W pięknym filmie opublikowanym na koncie Verge'a na Twitterze 20 grudnia lektor pisuje XVG jako jedyną niemożliwą do wyśledzenia kryptowalutę przeznaczoną do codziennego użytku. Obawę o prawdziwość tego twierdzenia jednak przekreśliła strona xvg.kev.org. I co ciekawe, Verge nie zapewnia prywatności, a jeszcze śmiesznie można powiedzieć, że zapewnia jej mniej niż inne kryptowaluty pod względem rejestrowania adresów IP. Strona informująca o tych wszystkich transferach informuje również i wyjaśnia, że oczywiście nie wszystkie poniższe adresy IP będą poprawne. Niektórzy mogą po prostu przekazać transakcję. Chodzi o to, że duża ilość będzie poprawna, ponieważ sieć Verge jest mała. Jeżeli Twój adres IP pojawi się na liście, z którego nie zrobiłeś tego przelewu, oznacza to, że przekazałeś go komuś innemu. Jednak czy chcesz, aby Twoje IP było połączone z transakcjami innych użytkowników? Oczywiście Verge próbuje zdementować tą plotkę i powiedzieć, że ta strona przedstawia nieprawdziwe informacje, jednakże po testach wiele adresów IP jednak była zgodna z tym, co wykonano wcześniej w fazach właśnie testowych, i to powoduje, że osoby, które polegają na werdżu, aby ich transakcje były anonimowe, podejmują dosyć duże ryzyko, dokonując właśnie transakcji za pośrednictwem Verdża. Oczywiście nie mogłem nie skorzystać z okazji, podejrzeć, jakie transfery są wykonywane, jeżeli chodzi o kryptowalutę Verdż w Polsce. No i rekordzista z Polski to jest aż 50 tysięcy verżów. to jest stosunkowo. Mało. I pozdrawiam również osobę z Łodzi, która zrobiła transfer na prawie 205 verżów, więc to pokazuje, jak bardzo anonimowa jest ta kryptowaluta. A jak wiemy dobrze, po IP to już byle amator, policjant potrafi nawet zapukać do wybranych drzwi. Dodatkowo, jeżeli chodzi o sam projekt Verja, to ten tak zwany fuck-up dał nam też do Wiadomości, jak na początkowej fazie rozwoju jest ta kryptowaluta i jak jeszcze dużo potrzeba by był tym anonimowym coinem. Ok, poradzamy się trochę o smutnych rzeczach, teraz coś weselszego, a mianowicie nowa informacja, nowe wydarzenie dotyczące kryptowaluty TRON, czyli w skrócie TRX, który w ostatnim czasie wzrósł. Kilkukrotnie. 3 stycznia Tron ogłosił, że osiągnął porozumienie strategicznej współpracy z Game.com, czyli platformą gier online, która koncentruje się na zawartości gier blockchain i rozszerzyła swoją działalność na platformy crowdfundingowe, narzędzia społecznościowe i wsparcie kapitałowe. W przyszłości Game.com rozszerzy granice swoich gier w oparciu o partnerstwo Stron. W międzyczasie Game.com stanie się również ważnym udziałowcem sieci Tron, pioniera zdecentralizowanego internetu 4.0. Taki krótki ode mnie komentarz. Czy na pewno ten game.com jest na tyle dużym serwisem, który wpłynie długofalowo na wzrost ceny TRX-a? To nie wiadomo. Na pewno bym bardziej ucieszyła informację, gdyby taki TRX zaczął współpracować chociażby ze Steamem. Ok, teraz pora na smutną informację, z której nigdy nie jesteśmy zadowoleni, jeżeli łączą ją przy okazji z Bitcoinem. A mianowicie chodzi tutaj o porwanie dyrektora zarządzającego giełdą kryptowalut EXMO Finance Pawła Lernera, który osta podczas ostatniego pobytu na Ukrainie został porwany, a porywacze poprosili o okup w wysokości 1 miliona dolarów w postaci bitcoina. Na szczęście wszystko się dobrze potoczyło, on został wypuszczony. Porywacze otrzymali swój 1 milion dolarów w postaci bitcoina. I wszyscy się rozeszli do domu. Czy 1 milion dolarów w postaci bitcoina to dużo? Może, jeżeli porywacze będą go trzymać przez jeszcze jakiś czas, to zaraz zrobią im milion 300 000, albo i 2 miliony dolarów. No, to by był porywacz biznesmen, można by powiedzieć. A 21 odcinek kończymy szybkimi krótkimi dwoma informacjami. Pierwsza z nich to jest taka, że w tym roku Monero ma zamiar wypuścić swój oficjalny portfel hardwareowy, właśnie hardwareowy, ponieważ mają dosyć duży problem z implementacją swojego tokenu na Ledgera czy na Trezora ze względu na skomplikowaną sieć. Czekamy na to z niecierpliwością. Może to będzie pierwszy jeszcze anonimowy portfel. No to będzie dziwne, ale yy, czekamy na efekty. A wideo kończymy bardzo fajną, pozytywną informacją, która ucieszy wiele osób, a mianowicie to Bitcoin Cash jeszcze w tym miesiącu ujawni kod, yy, w którym to nastąpią zmiany adresów portfeli Bitcoin Cash'a. Dzięki czemu nie będzie już problemu z rozróżnieniem adresu Bitcoina od Bitcoin Casha, przez co wiele osób traciło swoje środki przelewając właśnie nie na ten adres albo myląc Bitcoina z Bitcoin Cashem. Teraz takiej sytuacji nie będzie. Dodatkowo jeszcze mogę powiedzieć, że w momencie kiedy będziemy chcieli wysłać Bitcoin Casha na Bitcoina, to nie będzie można tego zrobić, ponieważ będzie nam wyskakiwał jakiś error. Co to będzie, to dowiemy się wszystko z aktualizacją portfela. O nomenklaturze 0.16.2 I to by było na tyle w 21 odcinku, co tam w sieci. Na samym początku pożegnania chciałbym Wam tylko powiedzieć, że jeżeli podobało Wam się to wideo, to nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Zachęcam Was do komentowania. Odpisujemy jak tylko możemy, jak mamy czas. Lubimy z Wami dyskutować. A dodatkowo, jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat kryptowalut. To zachęcam serdecznie do odwiedzenia naszej grupy na Slacku. A żeby tam się dostać, to musisz wysłać wiadomość prywatną na naszą stronę na Facebooku, a resztę wskazówek dostaniesz już od nas w wiadomości. Zachęcam dla wszystkich osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę kryptowalut, a przy okazji jeszcze dowiedzieć się o jakichś sygnałach, analizach technicznych i wydarzeniach, o których nie zawsze możemy wspomnieć. W co tam w sieci. A jeżeli chodzi o drugą część 21 odcinka, co tam w sieci, czyli o analizę techniczną, to pojawi ona się w niedzielę rano. W tej też analizie przedstawię kilka fajnych projektów, które mają dosyć dobre predyspozycje w okresie kilku następnych miesięcy. Więc zapraszam Was serdecznie również do tego. No i widzimy się w niedzielę. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Cześć.